Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i korzystając z okazji, że mamy namieszane z playlistami Halo 5 Guardians z okazji ostatniej aktualizacji, zagramy sobie dzisiaj... Co to było? Jest. O, dorwałem to. Zagramy sobie dzisiaj w Super Fiestę. I mam tyle farta, że mam młota i zarąbałem właśnie dwóch gości. Bardzo dobry początek całego meczu, spróbuję sobie zagrać. Oczywiście Fiesta to jest wtedy... W którym masz dobrą broń i od razu giniesz. To jest tryb, gdzie rodzisz się z dowolną bronią. Odmiana Super Fiesta różni się tym, że mamy też o takie cuda, które są głównie... Czekajcie chwilę, muszę się skupić. Które są oczywiście wszelkimi dobrami z rekwizycji zarezerwowanymi generalnie do Warzona. Możemy się odnowić z jakąś standardową bronią, ale też z takim czymś. Snajper to jest oczywiście samo dobro w tej grze, ale to co naprawdę człowieka... Człowiekowi chodzi do głowy po paru rundach w takim trybie, to jest to, że każda mocna broń ma jednak jakiś swój problem, który trzeba umieć wykorzystać, który trzeba umieć przeciwdziałać i trzeba umieć zabijać na przykład tak. Są oczywiście prostsze broń, jak niektóre wyrzutnie, możesz po prostu iść przez siebie i naciskać spust, zabijać, no ale generalnie każdy ma jakiś myk, przez co generalnie trudno jest mordować. O tak. Ale czasami się udaje, co właśnie udowodniłem. Oho, oho. No i tak wyglądają problemy z tym trybem. Nie wiesz co cię rąbię, ale coś cię rąbię i cię zarąbię. No taki urok Halo. Niektóre bronie są tak potężne, że nie powinny istnieć w tego typu trybach. Ała. A, ale go zabiłem, widać? Zabiłem. Ale istnieją, bo to Halo, bo może go sobie pozwolić na coś takiego. Zrobić taki osobny tryb i po prostu wrzucić to wszystko do jednego worka. No, część geniuszy Halo, o który podkreślam już od naprawdę dawna. Jebut. I tam był jeszcze jeden. Widzieliście jeszcze jednego, prawda? O. Chyba wszyscy go widzieli, ale musimy zmienić... Hello! Nie, nie, nie. Zgiń. Bardzo ładnie zgiń. Przyjdą z prawej, przyjdą z lewej, mam snajperkę, którą jak najwyraźniej mi dobrze całkiem idzie. A, zdjąłem mu pancerz, niego ktoś dobije. Jest tam ktoś z moich? Ktoś powinien być, nie wychyli się, leciutko. Chłopaki, idźcie tam, go dobijcie, już pewnie mu się tarcza odnowiła. A masz. Dobra, moi tam się zakopali, więc pewnie niewiele się tam dzieje, możemy pilnować z drugiej strony. Albo w ogóle czekać na farta gdzie indziej. No. Niech ktoś podejdzie. Było tylu gości na tej mapie. Oho. Jeden. Drugi. O, drugiego nie trafiłem. Granat. No i co? Myśli, że mnie wykurzył? Idzie. Widzę go na radarze. Tarczy przyklęte na mordzie. I się zarąbaliśmy nawzajem. Widzicie to? Tak. No, mój tam jak oberwał ładnie. No i najgorsza broń w tej grze. Znaczy, najmniej lubiana przeze mnie. O. Ten nawala jakimś podzukołowcy. O, nie zaliczyło, a powinno. Ale mamy tutaj snajperkę, która jest Prometean, karabin binarny. W wersji Halo 5 strzela takim promieniem, który trzeba otrzymać na celu. Zabawne nawet. Nie wiem co tak trzeba utrzymać na celu, jak nic nie widzisz, kiedy cię ktoś rąbie i w ogóle liczysz na wielkiego farta. Tym razem zestaw iglak i wyrzutnia rakiet. No, pójdziemy na razie z wyrzutnią rakiet. Zobaczyć kogoś, nacisnąć, nie martwić. Szlak. DMRK i RKM. Szlak. Ła! Szlak. Nawet nie zdążyłem zobaczyć, co miałem. Miałem karabin, to na pewno, z celownikiem. A to jest pistolet maszynowy. Nie wiem, czy się za bardzo do niego przyzwyczajać po takim rozwoju wypadków. Niestety przegrywamy.
Jest w poryjku. I bazookę, wykorzystamy to do czegoś dobrego. Tu. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, granatnik obcych. Strzelający tymi przylepkami. Ale jest bazooka, dzięki Bogu. I to taka klasyczna, to wiecie, to jest duża odpowiedzialność. Aj, znowu się rozmęło. Ale zaliczyło, widzicie to? Widzicie? Zabiłem go, miałem wyczucie. O, karabin promieniowy, czy jak to się tam nazywa. Strasznie go lubiłem, kurczę. Ała! Tu też coś wychodzi. Mam wrażenie, że w piątce go trochę osłabili i się gorzej z niego strzela. Ale wciąż jest fajne. Połączenie. Railguna z granatnikiem. Chyba najlepsze określenie. I jebut. Oczywiście tak jak wszystko inne, trzeba umieć to strzelać. No takie dziwadła. Czuję, jakbym w kolafa grał jakiegoś. AKG plus tłumik. Tylko na jakimś spluwie futurystycznie i leżę trupem. Nie wiem, czy z czego dostałem. Patrząc na ikonkę chyba z hedry jakiejś. Granatniczek! Granatnik to jest oczywiście cudo z ostatniej aktualizacji. Strasznie fajnie się z niego strzela wstępnie. O, na przykład tak. Ślicznie. A już go miałem, musiał go zdezintegrować. Dobra, i powoli coś tam tu wyjdzie i wyszło. Czekaj, nie uciekniesz. Wciąż tam jest. I dorstał, dawo. O, atakujemy pozycję snajperską. Dwóch. Trzeci. Nie ma amunicji, zmieniaj, co tu mamy? Shotgun. O, czwarty. Dobra, dorwaliśmy go. Oddychaj, oddychaj. A, przyleciało coś prosto w ryja. I przegrana dupa, ale mecz był super, na pewno to wrzucę. Do pochwalenia się. O, i zabiliśmy go jeszcze na koniec. Na nich nie patrzcie, oni byli nieciekawi. Ja jestem gdzieś tam na samym szczycie. A teraz dziękuję wam za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach i w kolejnych rozgrywkach na live. Cześć!